Dobry wieczór Państwu. Witam serdecznie w kolejnym odcinku moich filmów o wszystkich utworach Fryderyka Chopina. Zakończyliśmy już mazurki w ubiegłym roku. Zakończyliśmy ballady, zakończyliśmy walce, zakończyliśmy polonezy, a w ubiegłym tygodniu zakończyliśmy również skerca. Ileż już pięknej muzyki zostało przeze mnie zanalizowanej, poopowiadanej. Mówię o tym z niekłamaną radością i nawet dumą, ponieważ jestem autentycznie już teraz z siebie dumny. Mamy maj, a ja jeszcze się nie poddałem, choć podczas tworzenia tego pomysłu i zaraz po skonstruowaniu planu na ten projekt uznałem, że jest to czyste szaleństwo, że z punktu widzenia pianisty, wykonawcy, który musi uczyć się tych wszystkich utworów, musi potem je analizować długo, dopracowywać, myśleć najpierw jako muzyk o tym, co tam w nich jest, zrobić interpretację, a następnie jeszcze myśleć jako przekaźnik wiedzy dla melomanów. Praca wydawała się nadludzka i niemożliwa do zrobienia. Póki co jestem, póki co żyję, póki co pracuję ciężko i wytrwale, aby dalej robić ten projekt, i wierzę, z wielką wiarę mam w to, że mi się uda. A to również dzięki Państwu, którzy jesteście tutaj ze mną co tydzień i tak entuzjastycznie odbieracie te filmy, bo naprawdę bez tego byłoby dużo trudniej. Rozpoczynamy kolejny gatunek. Sonaty. Jak Państwo na pewno wiecie, nagrałem krótki film wstępny opowiadający o formie sonatowej, o konstrukcji i budowie formy sonatowej. Gorąco zachęcam, jeśli jeszcze ktoś nie miał okazji, bo nie wiem, czy akurat Facebook dotarł do wszystkich, bo różnie z tym bywa, albo YouTube. Zachęcam do znalezienia tego filmu w internecie, zarówno na Facebooku, jak i na YouTubie, aby go odsłuchać. Nie jest on długi, bodajże 20 minut trwa. Ponieważ nie będę się powtarzał dzisiaj, bo specjalnie zrobiłem ten film, żebyśmy już znali konstrukcję. A więc zakładam, że wszyscy Państwo wiecie, co to jest forma sonatowa, i rozpoczynamy analizę sonaty bemol. Najpierw kilka słów oddzielę jako takim całym, ponieważ z racji tego, że jest to utwór wieloczęściowy, długi i bardzo skomplikowany, postanowiłem podzielić opowiadanie o sonacie na 4 odcinki. Każdy odcinek będzie traktował o jednej części. A więc dziś rozpoczynamy od części pierwszej, ale najpierw kilka słów o całej sonacie. Historia tej sonaty i właściwie tą sonatę można by określić mianem takiego świadka naocznego, świadka duchowego, świadka jednego z najtrudniejszych, jeśli nie w ogóle najtrudniejszego okresu w historii życia Fryderyka Chopina. Z kilku powodów. Po pierwsze dlatego, że między napisaniem Marsza Żałobnego, który był pierwszy, a skonstruowaniem całej sonaty i umieszczeniem tego marsza w jej centrum jako serca minęło właśnie 3 lata. I 3 bardzo straszne dla Chopina lata. Ale po kolei. Rok 1836. Chopin oświadcza się Marii Wodzińskiej. Chopin oświadcza się, a więc jest szczęśliwy. Wierzy, ufa, że będzie miał rodzinę, że znalazł kogoś, kogo kocha, z kim założy dom, rodzinę, będzie miał wsparcie, będzie miał kobietę, która będzie jego wsparciem duchowym i przez życie będą razem iść, o czym marzył. I krótko potem Chopin choruje. Choruje bardzo ciężko. Ma napady choroby takiej, że tak naprawdę myśli o śmierci.
A więc jak musiał się czuć, no to możemy sobie wyobrazić. I pisze Marsza Żałobnego, mniej więcej w tym czasie, o którym będziemy oczywiście opowiadać za tydzień. Marsz Żałobny, utwór wstrząsający, wzruszający, z piękną środkową częścią, która może jest jakimś marzeniem o tym, że jak wyzdrowieje i nie umrze jednak to, że weźmie ślub. Bo gdy pisał Marsza Żałobnego, to jeszcze nic nie wskazywało na to, że to się wszystko zawali. To my to wiemy. On tego nie wiedział. Marsz Żałobny nie został wydany jako utwór samodzielny. Chopin się wstrzymywał z tym, choć być może miał taki plan. Nie wiemy tego. Bo nie wiemy niestety, czy już wtedy myślał o sonacie. W każdym razie Marsz Żałobny był skonstruowany. Chopin dochodzi do zdrowia i wszystko wydawałoby się piękne, tyle że niestety okazuje się, że małżeństwo do skutku nie dojdzie, ponieważ rodzina Wodzińskich wybrała kogoś innego zamiast Chopina dla swojej córki. No i ścieżki się rozchodzą, kontakt powoli słabnie. Chopin jest zdruzgotany. I w tym czasie również zbiega się to z wyjazdem na Majorkę. Jest to czas znów nawrotu ciężkiej choroby, zarówno na Majorce, jak potem, po powrocie w Marsylii, jak już Chopin płynął statkiem. Znów powrót. I tutaj sytuacja dramatyczna, bo zdrowie szwankuje, nadziei na miłość, na małżeństwo nie ma tak naprawdę. Jednocześnie no, związek z Georges Sand oczywiście Chopin bardzo cenił, doceniał, ale nie było to tak naprawdę to, o czym on marzył jako młody chłopak, no jeszcze w Polsce i potem, prawda? To wiemy o tym doskonale, to nie było. Próbujmy się wczuć w to wszystko, bo to jest w tej muzyce. To wszystko jest nierozerwalnie związane z tym, co usłyszymy, co słyszymy w sonacie bemol. I to jest też powód, dla którego ta sonata brzmi tak, a nie inaczej i jest taka, a nie inna. Te wszystkie ciężkie chwile. Przeczucie śmierci, jakaś walka, choroba, depresja spowodowana załamaniem się marzeń. I to nie marzeń profesjonalnych, jako, prawda, tylko tych najważniejszych, życiowych, tych osobistych, tych, które dają prawdziwe szczęście, można by stwierdzić. Tyle, że ciekawą rzecz również chcę pokazać od razu i porównać Państwu, choć będziemy o tym jeszcze na pewno mówić dużo razy, że w tym czasie też powstaje Scherzo Cismol. To jest na świeżo, niedawno o tym mówiliśmy. Pominąłem Państwu, że to jest taki dowód na to, że chory, umierający wręcz człowiek, który nie ma siły chodzić czy naprawdę żyć, potrafi napisać muzykę tak potężną, o takiej dawce energii, siły. Tutaj mamy to samo. Praktycznie niewiele jest utworów, w których Chopin jest tak agresywny, tak silny, walczący w jakiś sposób, jak w tej sonacie. Przynajmniej w pierwszych dwóch częściach, oczywiście. Właśnie, więc o rok 1839 Chopin konstruuje sonatę, do której wkłada Marsza Żałobnego, napisanego kilka lat wcześniej. A więc postanawia napisać sonatę. Nie wiemy dokładnie szczegółów. Ja jako artysta mogę się wielu domyślać rzeczy, jak Państwo wiedzą, bardzo lubię to robić. Mogę się otrzeć o prawdę, a nie muszę. Jedną z rzeczy, która przychodzi mi do głowy, to jest chęć napisania dzieła, które każdy w tamtym czasie kompozytor, pianista powinien napisać. Sonata, a więc Beethoven, bo właściwie to Beethoven był takim ideałem dla każdego młodego kompozytora romantycznego. Musimy sobie uświadomić, że romantycy mieli duży problem po tym, jak Beethoven umarł. Nie wiedzieli za bardzo, jak podejść do sonaty. I dość na dowód tego powiem tylko jedną rzecz. Beethoven napisał sonat 32.
Liszt napisał zaledwie jedną. Chopin napisał dwie. Schumann napisał trzy. To są zupełnie inne cyfry, proszę Państwa. Mamy kompozytorów, Brahms napisał dwie. Mamy kompozytorów, którzy muszą znaleźć jakiś sposób, aby nie być tylko kopią Beethovena, ale pójść dalej. Aby pójść dalej tą drogą, którą Beethoven wytyczył, ale było to bardzo trudne. I kompozytorzy romantyczni podzielili się właściwie na dwie grupy. Jedni stwierdzili, że nie sposób w ogóle nawet nawiązywać do Beethovena i trzeba to wszystko zmienić, zrewolucjonizować. I zaczęli pisać na przykład tak jak Liszt, chociażby sonata, która właściwie ma jedną część wielką, trwa pół godziny, ale jest jednoczęściowa. Jakby nie, celowo pokazywali, że nie chcą się wzorować na Beethovenie. A byli tacy jak Chopin, neoklasycy, którzy jednak postanowili to, co chcieli przekazać, zamknąć niejako w ramy sonaty. Tak jak Państwu wspominałem, tam były konkretne wytyczne. Musiało być kilka części, musiały być konkretne nazwy tych części, tempa i również jakby konstrukcja. Więc można by powiedzieć, że zamyka się w klatce kompozytor, bo musi się stosować do pewnych rzeczy. Tak? Tak musimy do tego podejść. Romantycy nie lubili takiej klatki, prawda? Ale nie wszyscy. Chopin z kolei w tej klatce potrafił z niej wyjść, potrafił swobodnie się poruszać, a potem wejść z powrotem i zostać w tym, a jednocześnie zrobić z tego arcydzieło muzyki romantycznej. Ale dobrze, dość gadania, bo znów szykuje się bardzo długi film. Rozpocznijmy od muzyki. I teraz wszyscy znamy początek sonaty bemol. Zagram Państwu wstęp, ponieważ zanim rozpoczyna się pierwszy temat w ekspozycji, mamy krótki, ale jakże wymowny wstęp. Tu się rozpoczyna właściwie pierwszy temat. Proszę Państwa, no to już jest szokujące. To już jest naprawdę wstrząsające. Ferdynand Hessig pisze o tym fragmencie tak. Pierwsze kilka taktów grave rozpoczynających sonatę to przeraźliwy motyw śmierci, która niczym drapieżny ptak nad wątłą ptaszyną, kołując nad Chopinem już od roku 36, była poniekąd w chwilach splinu i zwątpienia o sobie głównym przedmiotem jego różnych czarnych myśli, opadających go niby stado kruków co czas pewien, a na które skarżył się już w swym liście do Fontany pisanym z Nohant 10 października 1839 roku. O tych właśnie pełnych niepokoju i lęku czarnych myślach. Tak, nie można tego inaczej opisać, jak właśnie to. A teraz zanalizujmy krótko ten początek. On się rozpoczyna od bardzo charakterystycznego interwału. Interwał to jest odległość między dwoma nutami. Opadającej septymy zmniejszonej. My to nazywamy muzycy, ale tak naprawdę chodzi o to, co słyszymy. To jest, proszę Państwa, tak zwana figura retoryczna, a więc ona już od czasów Bacha miała symbolikę i w zasadzie to był symbol śmierci. Dam Państwu dowód. Jedna z fug Jana Sebastiana Bacha, w której temat, motyw czołowy tematu, zawiera w sobie symbolikę krzyża, więc nie trzeba nic dodawać. Ma cztery dźwięki i kończy się właśnie dokładnie septymą zmniejszoną, a więc tym samym, co tutaj daje Chopin, który znał oczywiście doskonale ten utwór. Zagram Państwu kawałek tej fugi. Uwaga!
krzyża powiedziałem. Wiecie Państwo, o co chodzi tutaj? To jest ciekawa rzecz. Otóż w baroku kompozytorzy wymyślili coś takiego, żeby linią połączyć, jeżeli mamy cztery nuty. Czyli, o, mam nawet, pokażę Państwu, bo to chyba jest coś naprawdę fascynującego. Jeżeli połączy się pierwszą i ostatnią nutę jedną linią, a dwie środkowe drugą linią, one się skrzyżują i będzie krzyż. W taki oto sposób, w baroku mamy dużo takich przypadków. Ja teraz to nawet na Państwa oczach zrobię. Spróbuję przynajmniej. A więc tak, tutaj mamy pierwszą nutę. I teraz łączymy ją z nutą czwartą. Jeżeli połączymy, troszeczkę mi tutaj zeszło. Jeżeli połączymy teraz środkową nutę, one się, te linie się przecinają. Jest to taki jakby symbol położonego krzyża. Jak wiadomo, muzyka Bacha cała była dla Boga. Cała była pisana, inspirowana właśnie religią, protestantyzmem dokładnie. I takich motywów jest pełno w pasjach. Jest to po prostu motyw śmierci. Krótko i nic więcej nie trzeba dodawać. Uwaga! Sonata Chopina. Ten sam motyw, proszę Państwa. Już pierwsze dźwięki dają nam poczucie, że tu będzie śmierć i wyjaśniają, dlaczego Marsz Żałobny jest częścią centralną tej sonaty. Po tym motywie śmierci, który mamy tutaj, pojawia się akord odpowiadający na ten właśnie motyw. Pełen dramatu, prawda? Wzmaga to wszystko napięcie. Właśnie tu by się przydało jeszcze zrobić crescendo, którego oczywiście się nie da zrobić na fortepianie, ale czuć. Rozpoczyna się właściwa akcja, właściwa powieść, właściwa ballada, właściwa opowieść, ta historia, która będzie właśnie w tej sonacie, bo na tym polega sonata, historia. Ja jak to gram, bardzo bym chciał tak to wykonać. Oczywiście nie mogę tego zrobić, bo nie ma w nutach tego, ale odczuwam całym sobą właśnie to crescendo. Posłuchajmy jeszcze raz początku. Rozpoczyna się dzika jazda na koniu, ale o tym za chwilę. Tak jak już wspomniałem Państwu, Chopin znał doskonale sonaty Beethovena, które były taką biblią, 32 sonaty, taką biblią i studium pisania sonat, można by rzec. I teraz Państwu zagram początek ostatniej sonaty Beethovena, a więc takiego pożegnania z sonatami Ludwika van Beethovena. Sonata C-moll, opus 111. Uwaga, bo będzie mocno. Będzie bardzo wstrząsająco. Trzeci raz. Dobrze, nie będę dalej grał. W każdym razie, tak proszę Państwa, to nie był początek sonaty Chopina. To jest Beethoven. Ostatnia sonata. Rozpoczyna się septymą zmniejszoną. Motywem śmierci, tym samym co u Bacha i tym samym co u Chopina. Co więcej, u Beethovena mamy septymę zmniejszoną, a potem akord.
U Chopina mamy też. I akord. Nic więcej nie trzeba mówić. Ale ja jako artysta znów mogę, jako już artysta, który, że tak powiem, z Chopinem żyje tak blisko od roku, ponad roku, znaczy całe życie, ale tak bardzo blisko od ponad roku, przychodzi mi do głowy tylko jedna rzecz. Choć Chopin nigdy tego nikomu nie powiedział, jeśli powiedział, to nie wiemy tego, ale raczej nie powiedział, że on jako artysta ma takie marzenie, albo ideę taką, to jest lepsze słowo. Jego ideą jest kontynuacja sonat Beethovena, czyli jakby napisanie 33. sonaty. Może, a może hołd oddany Beethovenowi. Jeżeli rozpoczyna swoją pierwszą sonatę, musimy to wiedzieć, bo wszyscy mówią sonata numer 2. Owszem, ale tak naprawdę jest to pierwsza wydana sonata Chopina w światu. Jeżeli rozpoczyna ją dokładnie tak, jak Beethoven rozpoczął swoją ostatnią sonatę, no to jest to bardzo wymowne i chyba nie trzeba tego tematu dalej rozwijać. Proszę sobie nad tym samemu pokontemplować i się zastanowić, jakżeż to jest głębokie. Dużo głębsze niż nam się wydawało. A teraz już przejdźmy do kolejnej rzeczy, bo w tej sonacie jest mnóstwo takich rzeczy, które nokautują nas emocjonalnie. Już sam początek. Ale co się dzieje dalej? Mamy znowu cztery takty takiego jeszcze trochę jakby wstępu, w sensie takim, że mamy sam akompaniament, który naprawdę nasuwa jakiś pęd. Ja to wyraźnie widzę, ciemne chmury, ciemno i pędzące konie z pianą spływającą im i na tych koniach jakiś ktoś ucieka, pędzi albo goni. Jest to gonitwa. Ta-tam, 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 ta-tam. Jak koń biegnie, prawda, bardzo szybko, to skacze tak naprawdę i potem pierwsze dwa kopyta daje na ziemię i zaraz po nich drugie dwa. I dlatego to wygląda w muzyce pa-pam, 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 tylko dużo szybciej. Pa-pam, 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 pa-pam. No nie może to być nic innego. Chociaż mówię ponownie, moja subiektywna opinia, Chopin nigdy nic takiego nie powiedział. Ale jak to wyobraźnia widzi? Dobrze, i teraz ciekawa rzecz. Pojawia się pierwszy temat. Drugi temat, który wszyscy kochamy, ale o nim za chwilę. Proszę Państwa, jak jest skonstruowany ten pierwszy temat? No jest to oczywiście dzikość, dramat. To są wszystko rzeczy, które każdy słyszy, nie trzeba o nich mówić. Ale konstrukcja tego tematu jest niesamowita. On jest właściwie zbudowany na obsesyjnym powtarzaniu cały czas jednego motywu. Zbudowanego bardzo prosto. Dwie nuty i trzy nuty. Ta-tam, ta-ta-tam. Ta-tam, ta-ta-tam. Cały czas powtórzony jeden motyw i na nim buduje Chopin temat. Jak Beethoven. Chopin tak nie pisał. Nie ma drugiego takiego utworu tak naprawdę, w którym by Chopin skonstruował temat cały, a w zasadzie prawie cały utwór, na jednym motywie. Beethoven, owszem, gdzie taki naprawdę przykład najlepszy to jest cały czas, proszę Państwa, w tej części. Cały czas.
czas. Tutaj też w lewej. I tak dalej, i tak dalej. Można sobie posłuchać. Robi to wrażenie niesamowitego dramatu, prawda? Chopin znał. A jakże. I Chopin ma ten sam pomysł. I teraz chciałbym przejść, Państwu, zrobić taką bardzo ciekawą rzecz wspólnie, ponieważ ten motyw zdominuje całą pierwszą część sonaty. Z wyjątkiem drugiego tematu, który, jak Państwu mówiłem w wideo przygotowawczym, ma być z idei kontrastujący. Chciałbym, żebyśmy policzyli, ile razy motyw ten pojawia się w tej sonacie, w pierwszej części tej sonaty. Bo myślę, że to może dla Państwa być niezwykłe. A więc przejdźmy te fragmenty, gdzie on się pojawia i policzmy. Jest to trudno zrobić, jak słuchamy utworu, więc teraz mamy niepowtarzalną okazję, zróbmy to razem. Uwaga, rozpoczynamy. Pierwszy raz. Drugi raz. Trzeci raz. Czwarty. Piąty. Szósty. Trzynasty, czternasty, piętnasty, szesnasty, siedemnasty, osiemnasty. Pomyliłem. Ojejku, szybko to policzę jeszcze raz, żebym nie grał tego drugi raz. Więc był pierwszy, drugi, trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy, dziewiąty, dziesiąty, jedenasty, dwunasty, trzynasty, czternasty, piętnasty. Piętnaście było, bo potem ten ostatni to nie był. 15 mieliśmy. I teraz dalej. 16 to jest. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. I koniec. 27 razy w grupie tematu pierwszego. Potem mamy temat drugi i to się tutaj nie pojawia. To się tutaj nie pojawia i aż do końca to się już nie pojawia. 27 razy. Potem to jest powtórzone, czyli mamy już razem 54 razy. W samej ekspozycji będziemy słyszeć tatam, tatatam. No to jest już prawdziwa obsesja, już mamy tego dosyć. 54 razy. Patrzmy dalej. Przetworzenie. A więc po ekspozycji. Rozpoczyna się już tym motywem. 55. 56. 57. Potem jest coś innego. 58. 59. 60. 61. 62. I znów. 63. Dalej, proszę Państwa, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 i tak dalej, 71, 72, 73. 74, 75, 76, 77 i teraz będzie obsesyjnie cały czas. 78, 79, 80, 81, 82. 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91. Uwaga, 92. 93, 94,
97 już mamy, proszę Państwa. 97 razy. Jeśli dobrze policzyłem, się nie pomyliłem. Nic dalej nie ma. Potem wchodzi drugi temat. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. I w zasadzie już do końca powinno nie być, ponieważ to jest wszystko tak, jak... to jest wszystko tak, jak w ekspozycji. Ale Koda znów przynosi nam ten motyw. Ile razy? Raz. Czy 97, 98. 99. 100. 101. 102. 103. Właściwie nie, 102. No powiedzmy, że 102. Proszę Państwa, 102, jeżeli dobrze policzyłem. Pamiętam, że kiedyś jak to sam liczyłem, to mi wyszło równo 100. Ale dzisiaj wyszło mi 102. Może musiała być jakaś pomyłka, muszę to policzyć dokładniej. Tym niemniej, tak czy inaczej, to jakby nie ma, nie jest ważne. Wątpię, żeby Chopin liczył ilość razy tego tematu. Raczej mało to jest prawdopodobne. Ale ponad 100 razy słyszymy ta-tam, ta-ta-tam na przestrzeni całej sonaty. Szok, niedowierzanie, wstrząs. Oszalał, zwariował, chory jest, zupełnie nie chory, całkowicie chory. A jednak, nowy Beethoven, można by rzec. Tak, to właśnie jest to właśnie jest jakby kwintesencja i sens i powód, dla którego ta pierwsza część i ten pierwszy temat zwłaszcza sprawia dla nas takie wrażenie takiej walki, takiego dramatu, szamotania się, siły, jakiejś agresji, ale tak naprawdę to takiego wielkiego dramatu po prostu. Posłuchajmy teraz, kolejna rzecz, kolejne rzeczy, skupmy się na kolejnej rzeczy, bo tutaj Chopin, poza tym, że uporczywie powtarza jeden motyw, konstruuje treść muzyczną i emocjonalną poprzez dynamikę, bardzo dokładnie i skrupulatnie zapisując, jak mamy grać. Nie ma tutaj pola dla indywidualności artysty, nie powinno być wręcz pola dla indywidualności artysty. To, uważam, powinno być absolutnie zakazane. Tu dokładnie trzeba robić to, co Chopin napisał, bo on się bardzo starał o to i taki miał sens, taki miał, to była jego idea. Niestety zdarzają się pianiści, którzy chcą Chopina poprawić, bo uważają, że lepiej wiedzą. Niestety. Na tym pozostanę. Natomiast teraz zagram Państwu dokładnie, oryginalnie tak, jak Chopin napisał, więc zakładamy, że sam tak grał. Ten motyw jest cicho. Tutaj troszeczkę się podnieca. Unosi się jakby. Znów opada. Podnosi się. Znów opada. I teraz wykrzykuje z dzikością. Jeden raz tylko. Po czym jakby sam przerażony siebie jest cicho. Znów wykrzykuje. Znów jest cicho. I teraz z całej siły krzyczy. I nagle znów przerażony, jakby to nie on. Już jest znów cicho. A teraz rośnie. I teraz wszystko jest już głośno. A więc zwyciężyło w tym temacie poczucie desperacji. Most, proszę Państwa. To jest jakby zakończenie tematu, ale tak naprawdę to już jest most. Mówiłem o moście, który musi zmienić tonację, ponieważ temat drugi wejdzie w tonacji durowej. A więc zmieni się całkowicie świat. Most jest krótki. Dla krytyków tej sonaty, bo było ich dosyć dużo, jest za krótki. Generalnie w ogóle jakby formalnie stwierdzili, że Chopin nie potrafi pisać dużych form. Zostawmy to im, natomiast cieszmy się i zachwycajmy tą muzyką. Most! Wielka sztuka dla pianisty, żeby umiejętnie czasem grał, żeby przygotować wszystkich słuchaczy, żeby mieli czas na wejście w inny świat, jakim będzie temat drugi. Zagram Państwu teraz w całości, jeszcze raz od początku. Proszę zwrócić uwagę na
gigantyczne emocje, które właśnie są tak naprawdę wywołane przede wszystkim dynamiką, a więc głośnością. Jedna z piękniejszych melodii, jakie Chopin napisał kiedykolwiek. I to jest właśnie w sonatach, bo w sonacie Hamon mamy chyba jeszcze piękniejszy drugi temat. Chopin otwiera serce. Chopin jest cierpiący. Cierpiący emocjonalnie z powodu odrzucenia. Cóż to dla mężczyzny jest za tragedia. Cierpiący cieleśnie z powodu choroby. Pisze melodię tak jakby dzielił się całym tym cierpieniem, ale jednocześnie melodię o tym, jak potrafi kochać, jak potrafiłby kochać. Posłuchajmy jeszcze raz. Tutaj nie ma akompaniamentu. Tu są właściwie same akordy, czyli tak jakby to miało być śpiewane przez chór właściwie. Pierwsza fraza. Druga fraza, która jest podobna do pierwszej. Długa trzecia fraza, czyli tak klasyczny szopenowski trójskok. Proszę posłuchać. Jeszcze. Jeszcze. I otwiera się wszystko. I to była pierwsza, taka dłuższe zdanie muzyczne. I teraz ono jest powtórzone. I lewa ręka rozpoczyna akompaniament, taki kołyszący. Bardzo to jest podobne do nocturnu Hadu, do opus 9, do młodzieńczego Chopina, też piszącego pod wpływem miłości, ale akurat do swojej pierwszej miłości. Akompaniament tam. Ja do niego wrócę, jak będę opowiadał o nokturnach po sonatach. A więc proszę posłuchać. Melodia z pięknym akompaniamentem lewej ręki. Znów tym razem ta długa fraza będzie jeszcze dłuższa. I tutaj Państwu ja pokażę to i dokładnie Państwu pokażę jakby takt po takcie, jak genialnie to jest skonstruowane, że lepszych melodii chyba nikt nigdy nie napisał jak ta. W sensie energetycznym. Chopin nie chce się pozbywać tej miłości. To jest taki symbol tego, że Chopin nie chce kończyć, nie chce się pozbywać. A więc wiecie Państwo, co się wtedy działo w jego życiu. Nie chce, Chopin tego nie chce. On chce, żeby to trwało. Nie chce, nie może się rozstać z tym. O, to jest idealne. Posłuchajmy całego, już drugi raz tego. Fraza. Jeszcze. Jeszcze. Jeszcze nie koniec. Jeszcze raz. Jeszcze nie koniec. Mamy. Jeszcze nie koniec.
tematu. To jest niesłychane, proszę Państwa, jakby nie może zakończyć. To powinno być zakończone już za pierwszym razem, ale jest przedłużane. Chopin jest nadzieję, ma nadzieję ta melodia. A więc teraz tak po takcie, tak jak Państwu obiecałem, rozpoczynamy od tej przedłużonej frazy, która za pierwszym razem brzmiała tak. I kończyła się, grzecznie się zakończyła. I rozpoczęła się drugi raz. To jest niesamowicie pełne treści. Zaczyna się ta długa fraza. Posłuchajmy ją. I od tego momentu ona rozpoczyna jeszcze większe budowanie napięcia. I teraz proszę posłuchać tego. Chopin chce już, musi zakończyć tą frazę, bo kiedyś trzeba. I proszę posłuchać. Koniec. Zamiast tego. Podniesienie. Powinien być koniec. Ale nie ma. Jeszcze jedno podniesienie. Jeszcze wyżej. I wreszcie. Ale tak naprawdę my nie chcemy tego, żeby to się skończyło, prawda? Państwo nie chcecie, ja nie chcę. Nie chcemy. Jak ja jestem wdzięczny Chopinowi za to, że on to tak podnosi, że on tego nie kończy. Mi się serce rozrywa, znaczy w sensie pozytywnym, kwitnie, jak gram to jeszcze raz. No i rozpoczyna się co? Część ostatniej ekspozycji, a więc, jak Państwo pamiętają, tak zwany epilog. Epilog, który już będzie, ma na celu powrót do nastroju początku sonaty, ponieważ, jak Państwo wiecie, ekspozycja musi zostać powtórzona. I jak Chopin to robi? Ano poprzez uporczywe powtarzanie czterech nut. Raz, dwa, trzy, cztery. Ta-ta-taram. Potem trzy. Ta-ta-ram. Właśnie do trzech nut. No. Raz, one są tylko raz cztery. Zmylił mnie Chopin tutaj. Raz cztery, a potem cały czas trzy nuty. Ta-t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 a. Cały czas. Do góry i na dół. Do góry i na dół. Po czym doprowadza to do kulminacji, w której Chopin szaleje i pięściami po klawiaturze stuka, wali cały czas. Jakby to nie był Chopin, jakby to napisał Liszt, jakby to napisał jakiś, no... Kompozytor w stanie desperacji całkowitej. Ta końcówka ekspozycji jest przerażająca. I w przerażający sposób doprowadza nas do początku ekspozycji. O tej powtórce zaraz powiem. Najpierw posłuchajmy, jak się kończy ekspozycja po drugim temacie. Jeszcze raz, przepraszam. Akordami długimi, przerażającymi. Proszę mi pozwolić jeszcze raz to zagrać. Powtórki, a więc powtórzenie ekspozycji. To powtórzenie ekspozycji przynosi
wykonawcom, pianistom, wszystkim dużo pytań, ponieważ po pierwsze, niestety są różne wersje w różnych wydaniach. To znaczy, dwie konkretnie. Jedna wersja w jednym z wydań, już nieważne w jakim, daje ten znak powtórki, aby po tych dwóch akordach rozpocząć od tego. Druga z kolei z wersji mówi, żeby rozpocząć od samego początku, że... No i pianiści muszą wybrać, a jeszcze są tacy pianiści, którzy decydują się w ogóle nie powtarzać, co ja uważam w ogóle za kryminał. Ponieważ to jednak, no nie można tak robić, bo to jest, jak powiedziałem w tym wideo, o którym mówiłem, powtórka jest po to, aby słuchacze zaznajomili się z tematami, żeby je zapoznali, żeby poznali, żeby mogli jeszcze raz na nie spojrzeć, po to, żeby one potem przetwarzane w przetworzeniu już brzmiały bardziej znajomo. To jest bardzo ważne. Poza tym, no, Chopin tak napisał, więc jakby to tak tyle powinno trwać. Muzyka to jest jakby... dzieło sztuki trwające ileś czasu. To tak jakby, nie wiem, Dawidowi Michała Anioła odrąbać jedną rękę. Bo stwierdzono by, po co mu dwie właściwie, jak wystarczy jedna, nie? Po co jest druga? Obydwie są tak samo piękne, to jedną... To są takie same. Ręka jak ręka, nie? Tu jest to samo. O, oczywiście nie można czegoś takiego zrobić. Wiecie Państwo, troszkę tak żartuję, chociaż utwór jest przerażający. Może to tak nie, wręcz nie na miejscu. Tym niemniej, czasem warto się trochę uśmiechnąć. Ale tak myślę. Teraz ciekawa rzecz, że właśnie pianiści mają dwie drogi jakby. Ja bardzo dużo czasu poświęciłem na to, dużo o tym myślałem. A mówię o tym w ogóle dlatego, że jeden ze słuchaczy naszych filmów wiele tygodni temu tak naprawdę prosił mnie o to, abym przy filmach o sonatach wspomniał o tym i wytłumaczył ten problem. Dlaczego to jest tak, że jeden pianista gra tak, a drugi gra inaczej? Dlaczego jeden powtarza, a inny nie, a jeden powtarza od początku, a inny od tego właśnie szybkiego tematu? Więc dlatego jakby spełniam tą prośbę. Serdecznie pozdrawiam pana i dziękuję za to. Myślę, że to jest bardzo ciekawe faktycznie. Powiem o tym, jak ja to przemyślałem i dlaczego ja osobiście powtarzam to od samego początku. Znaczy właściwie to teraz tego Państwu nie wytłumaczę do końca, bo sam Chopin rozwiązuje ten problem, który ja uważam za bezdyskusyjny. Po prostu. A Państwu zaraz to udowodnię w przetworzeniu. Nie ja, tylko Chopin właściwie udowodni. Ale jak poza tym, co Państwu udowodnię, jeszcze jedna rzecz. Brzmi strasznie dziwnie, kiedy po tych dwóch akordach... Nagle zaczynamy od razu biec. Nie ma tego motywu początkowego. Ja uważam, że te dwa akordy przygotowują ten motyw, ale to właściwie to nie jest główny powód. Zostawmy ten temat i wrócimy do niego, jak ten główny powód się pojawi, bo się wkrótce już pojawi. A więc to jest ekspozycja. Teraz idziemy do przetworzenia. Przetworzenie ma na celu przetwarzanie tematów. I teraz spróbuję to jakoś tak streścić w miarę możliwości. Generalnie idea Chopina jest tutaj niesamowicie genialna. Nie mogę tak powiedzieć, ale właściwie muszę. Otóż w przetworzeniu będzie walka dwóch tematów. Pomyślicie Państwo, jak to jest możliwe? No takie różne tematy i one razem? No walka. Czyli one będą walczyły ze sobą. Który jest ważniejszy? Czy miłość, czy śmierć? Czy, prawda? To są dwie zupełnie inne rzeczy. I teraz, jak to brzmi? Rozpoczyna się od złowrogo brzmiącego tematu pierwszego w lewej ręce. Zagram Państwu jeszcze raz końcówkę ekspozycji, żebyśmy widzieli. Trzy razy temat, ta-tam, ta-ta-tam.
Po czym jest odpowiedź na ten temat. Co to jest? No przecież jakże sobie, no jak... Drugi temat, prawda? Natychmiast się pojawia drugi temat. Bez żadnych mostów, bez niczego. Ale po nim znów. Coraz bardziej unoszący się temat pierwszy i znów. I teraz... I znów. Tak jest pierwsza część przetworzenia. Teraz zaczyna się część druga, gdzie te tematy są jednocześnie. I tu jest pytanie, czy to jest w ogóle możliwe? Przecież to każdy kompozytor powie, no nie jest możliwe dać jednocześnie dwa tematy, bo one są zbyt inne od siebie. Nie jest? Posłuchajmy. Prawa ręka. Temat drugi. Oczywiście nie jest to dosłowny cytat, to żeby była jasność, ale jakby faktura, emocje i charakter, jest to temat po prostu drugi. A lewa ręka co ma w tym czasie? Jestem ciekawy, czy Państwo to wysłyszeli sami, kiedy Państwo słuchali tej sonaty. Bardzo jestem tego ciekawy, bo to nie jest takie proste. Ale posłuchajmy, jak to brzmi razem. A potem się to odmienia, znaczy prawa ręka będzie miała temat pierwszy. To się powtórzy dwa razy. Posłuchajmy tego w całości. Jest to bardzo trudne do grania, bo trzeba się przeciąć na pół. Lewa ręka musi grać dramatycznie jak temat pierwszy. Prawa musi grać pełna miłości jak temat drugi. Jak to zrobić, jak się jest jednym człowiekiem? Niesłychanie trudne. Tutaj mamy powód, dla którego ja powtarzam od początku. Dojście do fortissima, a więc strasznie głośno, gdzie już niestety wygrała śmierć, to znaczy wygrał ten motyw początkowy śmierci, znaczy ten tadam, tadadam, tadam, tadadam, ale proszę Państwa, w lewej ręce proszę posłuchać, wsłuchać się w lewą rękę. Ja nic nie powiem, ja to zagram. Proszę posłuchać lewej ręki. A więc jeszcze raz, dojście do tego kulminacji dramatyzmu. Już nie będę grał dalej. Czy słychać lewą rękę? Sama. Początek sonaty. Tak. Chopin wraca do tego motywu. I co to dla nas oznacza? To oznacza, że to nie był wstęp. To nie mógł być wstęp. To było coś najważniejszego. Ten motyw był najważniejszy, był tematyczny. On był bardzo, bardzo ważny. On się musi pojawić w ekspozycji dwa razy, ponieważ on się potem pojawia w przetworzeniu. To jest moja opinia. Jako właśnie, jako wykonawcy, jako twórcy, nie wyobrażam sobie czegoś innego. Uważam to za błąd, chociaż większość pianistów gra to w ten sposób, że nie powtarza jednak. To jest oczywiście, nie jest ich wina, znaczy to jest niestety też chyba wina wydania. Ja używam wydania naszego, wydania narodowego, profesora Jana Ekiera, które jest bardzo drobiazgowe, jeśli chodzi o tego typu rzeczy i przeanalizowało wszystkie inne i jest najbliższe jakby prawdy, właściwie tak by trzeba powiedzieć. I tutaj właśnie jest napisane, żeby to rozpoczynać od samego początku. Chociaż oczywiście porusza też profesor Ekier ten temat w komentarzach. A więc cały ten dramatyczny moment, żeby już nie przedłużać, to jest właśnie uporczywe powtarzanie w prawej ręce tatam, tatatam, tatam, tatatam, takie triumfowanie zła i jeszcze do tego motyw śmierci, która triumfuje tu niestety w lewej ręce, prawda? Wzięty z wstępu.
dosyć tego wszyscy. Tego tata, no ileż można to powtarzać? Jeszcze! Zgodnie z tradycją pisania sonat, co powinno być? Repryza. Jak się zaczyna repryza? Pierwszym tematem. Powinien być pierwszy temat teraz. I tak pisał Beethoven, najczęściej. I wszyscy. Chopin robi troszeczkę coś innego. Chopin daje drugi temat. Chopin pomija temat pierwszy. Przypadek? Błąd? Zapomniał? Nie, proszę Państwa. Po prostu. Geniusz. Nie mógł tego zrobić. Temat pierwszy zdominował przetworzenie. Wygrał, zwyciężył. Cały czas tatam, tatatam, tatam, tatatam. Już mamy serdecznie dosyć. Chopin też już wie, że wszyscy mają tego dosyć. Dlatego rezygnuję już z tematu pierwszego, bo musiałby wrócić właśnie do... Tak właściwie powinna się zaczynać repryza. Nie. Nie ma tego. I bardzo dobrze. Mamy jakieś uspokojenie w postaci tematu drugiego, który oczywiście będzie już troszkę inny. Znaczy właśnie nie będzie inny. On będzie praktycznie taki sam. On będzie taki sam. Będzie miał nieco inną tą frazę końcową. A więc jak mamy tutaj tą już frazę końcową... epilogu, który również jest taki sam. Wszystko jest to samo. I aż do tego momentu, w którym Chopin wali pięściami. I tu jest koda. I koda jest oparta na tym, co Państwu pokazałem już na początku. Znów w lewej ręce temat uporczywie powtarzany na koniec jeszcze się pokazał. Ja nie umarłem, ja jestem. Czyli krótko mówiąc jest źle. Jest cały czas ten temat. Bardzo to jest znamienne i symboliczne. Jest tak gigantycznym tematem, że właściwie powinno być to w drugiej części uspokojone. Bo jak tu jeszcze się wznieść? Ale nie jest nic uspokojone. Pojawia się wprawdzie scherzo, czyli żart, ale właściwie on wprowadza jeszcze więcej dramatu, jeśli to w ogóle jest możliwe. Niesłychane wprost. Tak więc tak wygląda ta pierwsza część. Chopin trzyma się tradycji, ale jednocześnie rezygnuje z pierwszego tematu w repryzie. Warto, żebyśmy to wiedzieli, zrozumieli. Utwór bardzo związany z jego biografią. Utwór, ta pierwsza część niezwykle, niezwykle szczera. I proszę sobie jeszcze raz uświadomić, właściwie tworzona, wymyślana, konstruowana przez bardzo chorego człowieka i załamanego. Dlatego ta sonata jest właśnie taka. Zapraszam teraz Państwa do wysłuchania tej pierwszej części w całości. Nagranie z koncertu na żywo w Japonii. Ponieważ tam, tutaj, choćbym chciał, to nie wzniosę się aż na taką inspirację jak na tym koncercie. Ja bardzo bym chciał się Państwem podzielić tym właśnie nagraniem. Serdecznie dziękuję i do zobaczenia w kolejnej części, o drugiej właśnie części, o skercu z tej sonaty. Dziękuję bardzo. Do widzenia.